Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Agata Pietrzyk-Słowińska i pracuję rzeczywiście w Ośrodku Edukacji Muzealnej w Muzeum Bazyłka Królewskich. Pracujemy w takim 8-osobowym zespole, 7-osobowym zespole i próbujemy edukować o łazienkach i w łazienkach. Staramy się szukać różnych sposobów na tą edukację. Ale co jest ważne, my nie do końca jesteśmy przewodnikami. Znaczy nie jest tak, że prowadzimy po prostu zwykłe zwiedzanie, tylko robimy projekty, warsztaty i szukamy nowych metod. Благодарю вас. Добрый день, меня зовут Агата Пешек-Славинска, и я работаю в отделе музейного образования в Королевских Лазенках. Всего в нашем коллективе работает 7 человек, и мы пробуем учить в лазенках, о лазенках и развиваем разнообразные способы образования. Сами мы не занимаемся проведением экскурсий, не являемся экскурсоводами, а разрабатываем разнообразные проекты, программы и возможности обучения. На самом начале хотела бы тлумачить этот образ, который тутай Państwo widzą. Jak tylko zaczęłam pracować w łazienkach, akurat takim ważnym tematem była kolekcja obrazów Stanisława Augusta i malarstwo Bacciarellego, czyli nadwornego malarza króla. I tematem, który był dla nas ważny, był temat kopiowania. Ponieważ kiedyś malarze, kiedy uczyli się malować, zresztą teraz jest tak samo, po prostu zaczynali od tego, że kopiowali obrazy. Хотела бы сначала объяснить данный рисунок. Когда я начала работать в лазенках, основными нашими коллекциями была коллекция картин Станислава Августа и также картины Бачарелли, придворного художника, который работал при дворе. И так как вначале, когда художники рисовали, в то время начинали учиться рисовать, они начинали с копирования картин других художников. No i ja się zaczęłam zastanawiać nad tym tematem kopiowania, jakby to można było odnieść do współczesności, bo to jest zawsze dla mnie ważne, żeby ekspozycja była jakoś aktualna. W związku z czym pewnego dnia wyszłam do ogrodu i zawiesiłam na ścianie wizerunek Stanisława Augusta. Jako jeden z najczęściej kopiowanych obrazów króla, wizerunków króla. И я заинтересовалась этой темой копирования, как ее соотнести с современностью. И однажды вышла в сад нашего дворца и на стене вывесила изображение Станислава Августа, чаще всего копируемое его изображение. No i zaprosiłam ludzi do tego, żeby też zaczęli kopiować, ale dałam po prostu wszystkim, którzy akurat przechodzili, proponowałam aparat fotograficzny i proponowałam, żeby zrobili zdjęcie tego obrazu. Ale tak jak chcą, tak jak oni to widzą. No i ta instalacja zaczęła narastać. I każdy zaczął robić inne zdjęcie. Ktoś zrobił zdjęcie, no to było źródłowe. No i niektórzy kopiowali je dosłownie. Potem ktoś przyszedł inny i skopiował tylko detal, czyli tylko rękę. Potem ktoś tylko głowę. Potem ktoś skopiował całość. Potem ktoś dodał jakiś swój element, na przykład zegarek. I tak dalej, i tak dalej. Ta instalacja się dosyć, no, zrobiła dosyć duża. И начал приглашать людей, чтобы они попробовали скопировать данное изображение, дал им фотоаппарат и сказал, чтобы они сделали фотографию данной картины. И таким образом инсталляция начала расти, люди делали совершенно разные фотографии. Кто-то делал дословные фотографии, кто-то фотографировал, например, один на руку или один на голову, кто-то фотографировал портрет с каким-то своим элементом, например, со своими часами, и таким образом инсталляция росла. To było takie działanie, które uświadomiło mi jedną rzecz, bardzo prostą i banalną, ale że każdy na ten sam obraz spojrzał zupełnie inaczej. A ja dałam tym ludziom możliwość pokazania, jak oni go widzą. W zasadzie ja nic więcej nie robiłam, no opowiadałam o tym obrazie, mówiłam o łazienkach, jeżeli ktoś pytał, ale tak naprawdę to, co zrobiłam, to stworzyłam sytuację, taką sytuację muzealną. I tak jakoś definiuję swoją pracę w łazienkach. И это как бы дало понять, что каждый посмотрел на данную работу совершенно иначе, на данное изображение совершенно иначе. И таким образом, тогда же параллельно с фотографированием я немножко рассказывала о данном изображении, о самих лазенках. И таким образом я
позволило им понять, что на музейную работу можно рассмотреть совершенно разными способами. Ну и так, oczywiście pracując tak dużym muzeum, bo łazienki jednak są dosyć dużym muzeum, jak łazienki jest bardzo wiele kontekstów, rzeczy, które, o których można powiedzieć. I gdzieś staramy się łączyć pewne takie podstawowe wartości w naszej pracy, które starałam się dla Państwa zdefiniować. I работая w moim большом музее, так как лазинка таким музеем является, всегда понимаешь, что у тебя окружает очень много контекстов и вещей, которые важны, с которыми стоит работать. И здесь я в данном изображении можно видеть ценности, которые мы для себя определяем. Oczywiście bardzo ważne są dla nas królewskie kolekcje i to, co nazwałam źródłem, czyli kontakt z autentycznym eksponatem. Król rzeczywiście kolekcjonował sztukę i gdzieś my z tych królewskich kolekcji zrobiliśmy jeden z takich głównych tematów, wokół których organizujemy wystawy czy kolejne wydarzenia edukacyjne. Ale też ważna jest ta właśnie autentyczność przestrzeni, w których my pracujemy. One oczywiście były częściowo zniszczone podczas wojny, ale zachowało się bardzo wiele. I to jest ogromne szczęście. Ja to akurat pokazałam na samym środku, ten obrazek. To jest taka iluzjonistyczna loża w Teatrze Stanisławowskim, która jest zdjęciem z epoki, ponieważ to są malowidła Plersza, który po prostu widział, jak wyglądali widzowie w tamtym czasie i namalował ich wizerunki. One się zachowały do naszych czasów. I gdzieś taką staramy się pokazywać wyjątkowość tych miejsc i naszej kolekcji. Одна из ценностей – это важность источников для нас, важность самой коллекции Станислава Августа, так как она позволяет сохранять контакт с аутентичным экспонатом. И вокруг данной коллекции мы занимаемся организацией основных выставок нашего музея, каких-то специальных мероприятий и формированием дальнейших коллекций. Так как война уничтожила большое количество музеев, которые у нас находятся, часть сохранилась. И вот особенно таким образом особенно цены отдельные вещи, например, ложа в театре Станислава, которая изображена на картине художника тех времен, так как он смог запечатлеть людей, как они выглядели в то время, как он их помнил. No ale oprócz jakby takich, powiedzmy, tej twardej wiedzy merytorycznej, tych wartości, takich no, właśnie tych wiedzy, jest też wiele innych wartości, które w muzeum są bardzo ważne. No i przede wszystkim to jest to otwarte okno na człowieka, no bo dla nas bardzo ważni są ludzie. No, bez nich nasza praca po prostu nie miałaby sensu. Ale też bardzo ważna jest przestrzeń, w której pracujemy, dlatego że łazienki, ja nie wiem, właśnie, kto z Państwa był w łazienkach? No właśnie, no to ja w zasadzie może już nic nie będę mówiła, ale Państwo wiedzą doskonale, że łazienki to jest też przepiękny ogród. I to jest ważne i dla turystów, którzy nas odwiedzają, i dla warszawiaków. W związku z tym my musimy też naszą ofertę, jeszcze będę o tym mówić, też myśleć o całej tej przestrzeni, tak całościowo. Nie tylko jako o biurczych obiektach czy eksponatach, ale w ogóle holistycznie, bo tak też o tej przestrzeni myślał Stanisław August. Więc bardzo ważny jest człowiek, który jest jakby gdzieś naszym dla nas ważny, ale też i przestrzeń, i myślenie holistyczne. И кроме теоретического знания, которым мы владеем, которое мы имеем, мы преследуем также и другие ценности. И одна из них, также отмечена здесь, это открытое в направлении человека, для человека окно. Так как лазенки не являются обычным местом, его окружает также красивый сад, который мы должны посещать как туристы, но любят его также жители Варшавы. И таким образом мы рассматриваем лазенки как пространство, какую-то общую территорию, которая вбирает в себя человека и является вот этим пространством, представляет собой такую холистическую модель. Oczywiście dla nas też staramy się, żeby każde zajęcia, warsztaty były czymś nowym dla naszych odwiedzających. Są takie grupy, które odwiedzają nas kilkakrotnie, więc też chcemy, żeby ta wizyta w muzeum była jakimś niezwykłym doświadczeniem i żeby zawsze widz czy po prostu gość wyszedł z takim poczuciem, że jakoś się rozwinął dzięki tej wizycie. No i oczywiście ważna jest ta przestrzeń spotkania, że muzeum to także przestrzeń spotkania człowieka z człowiekiem, człowieka z eksponatem, człowieka z historią. No bardzo różne są te spotkania w zależności od sytuacji.
И также мы всегда стараемся, чтобы занятия, которые мы предоставляем, были новыми для посетителя, так как многие посетители регулярно приходят к нам, и именно от встреч на каких-то мероприятий проводим нам, они ищут, прежде всего, развитие. Поэтому еще одна ценность музея – это встретить человека с человеком или человека с историей, в зависимости от ситуации. Ну и właśnie, więc takim jednym z projektów, o których chciałam powiedzieć, to był projekt Metamorfozy Performance. Tutaj Państwo widzieli wcześniej ten obrazek. To jest jedna z grafik z kolekcji Augusta. Część tych grafik zachowała się u nas w Białym Domku i była wystawa zorganizowana na ten temat. I po prostu zebraliśmy grafiki, które były w tej kolekcji, no i wyeksponowaliśmy je w Pałacu na Wyspie. I już ta grafika pokazuje, że no, ponieważ one obrazują metamorfozę Ovidiusza, to jest bardzo gęsty i bardzo dynamiczny tekst i od razu nam szło do głowy, że byłby świetny do działań teatralnych. I jeden z naszych projektów to metamorfozy. Здесь видно изображение графики Станислава Августа на основании произведения метаморфозы Овидия. Выставка данной графики проходила в Лазинках, в Белом домике, во дворце на острове. И это произведение метаморфозы Овидия, такое густое и богатое, вдохновило нас на театральную постановку. No i tak, zaprosiliśmy osoby, które są zainteresowane teatrem do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie. Od razu te osoby wiedziały, że efektem ma być przygotowanie spektaklu, który będzie pokazany szerokiej publiczności, która będzie chce nas odwiedzić w Łodzi. No i zgłosiło się tak ponad 20 osób, z którymi pracowaliśmy no, przez ponad miesiąc nad przygotowaniem spektaklu, dla którego punktem wyjścia były z jednej strony te grafiki, które Państwo widzieli, z drugiej no, sam tekst Ovidiusza. I my przygłosili ludzi zainteresowanych teatrem, принять участие в таком бесплатном мероприятии, результатом которого должен был стать спектакль, и они об этом знали. И регулярно к нам в течение месяца на репетиции приходили группа людей, более 20 человек, и занимались постановкой, основываясь на произведении метаморфозы и на графиках Станислава Августа. Ну, это был такой фильм, который показывает мне видите, как выглядел эффекты нашей работы. Te warsztaty, które były prowadzone w ramach tego projektu, były prowadzone przeze mnie i moich kolegów, którzy zajmują się teatrem. No, uczestnicy to byli amatorzy, bardziej lub mniej związani z teatrem. Niektórzy robili już coś teatralnie, inni dopiero zaczynali swoją przygodę z teatrem. I tutaj przedstawiam film, który pokazał efekty naszej roboty z tymi ludźmi. На репетициях с этими людьми занималась я и мои коллеги, которые профессионально занимаются театром. Для многих людей это было что-то новое, они раньше не имели ничего общего с театром, а некоторые были в определенной степени профессионалы. Oczywiście my się staraliśmy, tak jak w wielu projektach, że z jednej strony bazujemy na klasycznym tekście, ale oczywiście wiele do powiedzenia mieli uczestnicy, którzy też wzbogacali całą tą sytuację swoimi no, takimi etiudami, swoimi pomysłami na działania performatywne. И мы старались таким образом соединить классические тексты, которыми являются метаморфозы, но также какие-то идеи и вдохновения участников этого проекта, которые также вдохновлены своими идеями, но также своими идеями этюдов, которые можно было бы использовать в постановке. Jak widać, może na tym filmie wiek uczestników był różny, tam byli i licealiści, i była też jedna pani, która już jest na emeryturze. Także wiek był naprawdę, mogę powiedzieć chyba, że to był projekt międzypokoleniowy, bo rzeczywiście wiek uczestników był bardzo różny i nie było to akurat w tym projekcie żadnym problemem, żadną przeszkodą, bardzo akurat dobrze nam się pracowało. Wózki uczestników były raznobrazne, tam byli i dzieci litewskiego wieku, także była jedna pensjonerka i ta towarzyska problema nie dla mnie, nas problem. No, odważyliśmy się również wyjść poza łazienki, zaprosiliśmy wszystkich widzów, którzy przyszli, a było ich ponad 100 osób, do tego, żeby wyszli z nami do ogrodu, a potem też poza ogród. Wydawaliśmy im najróżniejsze instrukcje i oni też jakby ulegali takim metamorfozom i różnym przemianom. Przyjechała policja, ale nic się nie stało, tylko przyjechali. No i tak, i gdzieś udało nam się zbudować taką fajną energię do działania i
stworzyć ciekawą sytuację, która była, myślę, że na pewno intrygująca dla wszystkich, którzy przyszli na ten spektakl, a na pewno dla tych, którzy wzięli udział jako uczestnicy w tym projekcie. Także my wyszli, zapędzili w łazienek, сначала w sad, potem совершенно вышли za ogrodę i zagadali naszym instrukcjom. Участники и зрители также пытались что-то делать в рамках нашего представления. Также проехала полиция в это время, но ничего не произошло. И такая энергия людей позволила нам создать что-то интересное, позволила создать какую-то новую ситуацию. No tutaj właśnie współpracowaliśmy z takim kolektywem teatralnym Performeria Warszawy. Właśnie grupą młodych ludzi, którzy zajmują się teatrem i oni naprawdę też często szukamy takich partnerów, którzy gdzieś sprowadzają do nas, do naszego zespołu świeżą energię. Oni czasami współpracują z nami bezpłatnie, czasami im płacimy, to jest różnie. Ale zależy nam na tym, żeby różne projekty zawiązywać przy okazji różne partnerstwa. И сотрудничала с нами театральная группа Performeria Варшавы. Это молодые люди, которые занимаются профессиональным театром и таким образом появляются с нами какой-то свежей энергией. Иногда они работают с нами на бесплатной основе, иногда на платной. Но это такая возможность навязывать новые партнерства с другими людьми, но также обогащать свежей энергией на наш коллектив. Innym rodzajem aktywności, jak właśnie też zajmuję koordynacją wolontariatu. Już u nas w Łazienkach działa wolontariat. I można się zgłosić, bez względu na to, ile się ma lat, do tego, żeby wesprzeć działania naszego ośrodka. No ale właśnie, co to znaczy? To znaczy, że można z jednej strony pomagać przy organizacji warsztatów, czy jakichś dużych takich imprez, festiwali, ale dajemy też przestrzeń do takich właśnie bardziej merytorycznych projektów. Tutaj akurat są, no może na razie tyle. Также я в рамках Лазинок занимаюсь координацией волонтериата, и эти люди в зависимости от века записываются к нам и поддерживают нас какой-то своей помощью. Например, помогают в организации каких-то курсов, фестивалей. Тут аккурат есть помощь на такой проект, который называется «Образы чвартковые», то есть навязание до обедов чвартковых, которые бывали в Лазинках. И полегал на том, что хентни, то просто было оглашение в интернете, и хентни могли себе сгласить до того, чтобы выбрали чвартек, opowiadać o jednym z obrazów z królewskiej kolekcji. Czyli znowu jakby nawiązujemy do kolekcji, no ale szukamy nowego sposobu na opowiadanie o niej. I to akurat są wolontariuszki, które brały udział w tym projekcie i one wybrane czwartki opowiadały o obrazie. To znaczy, w współpracy ze mną i z moimi kolegami, koleżankami z pracy przygotowywały sobie takie, no, takie wystąpienie z jakimiś działaniami animacyjnymi. I tak, i na to przychodziła kameralna, ale bardzo sympatyczna grupa osób, która już potem wymieniała się tą wiedzą i powstała taka mała społeczność wokół kolekcji. Oczywiście całość takich zajęć odbywa się za darmo, ponieważ to są wolontariusze, więc oni pracują za darmo, ale też wstęp jest darmowy. Tak? Czyli tutaj są takie projekty, z których my nie czerpiemy żadnych zysków finansowych, to jest wymiana wiedzy i dobrej energii. Еще один проект в рамках волонтариата – это такие картины в четверг, которые имеют что-то общее с обедами в четверг, и в нем один выбирался один день, это был четверг, и один из волонтеров рассказывал об одной из картин, которая находится в королевских холодильниках, и соединял такое выступление о посвященной картине с какой-то анимацией. На такие мероприятия приходили обычно маленькие группы людей, но таким образом сформировался очень камеральный, очень такой хороший коллектив. Но как это проект в рамках волонтериата, то все эти встречи проходили бесплатно. No i też jak widać, wolontariusze są bardzo różni, bo to są osoby też w różnym wieku. Natalia dopiero zaczynała studia, Karolina już skończyła, a Agnieszka w ogóle jest osobą, która z psychologiem pracuje i po prostu szukała dla siebie jakiegoś alternatywnego miejsca, gdzie mogłaby się rozwinąć, gdzie mogłaby się nauczyć czegoś nowego w takich przyjaznych warunkach. No i po prostu myśmy spróbowali takie miejsce stworzyć. Возраст волонтеров совершенно разный. К нам приходили, например, люди, которые только начинали обучаться в университете, были те, кто закончил. Была такая молодая женщина-психолог, которая в рамках собственного развития приходила на наши встречи. Ну так, але, как бы, еще и
inną formą na to, żeby na przykład rozmawiać o kolekcji, jest stworzenie, było stworzenie gry planszowej. My wydajemy różne publikacje, ale jedną z nich jest gra planszowa, zagraj w łazienki, tak to nazwałam, a gra się po prostu nazywa Łazienki Królewskie. I znowu można się jakby wcielać w różnych nadwornych artystów Stanisława Augusta i kolekcjonować czy to obrazy, czy rzeźby, czy meble. Czyli znowu jakby pokazujemy Stanisława Augusta jako mecenasa sztuki i staramy się jakby pogłębiać wiedzę o poszczególnych eksponatach, ponieważ w grze są karty, gdzie widać każdy z poszczególnych eksponatów, można się im bliżej przyjrzeć. A też, jeżeli ktoś się zainteresuje, potem przyjść do obiektu, bo widać, które są obiekty, i zobaczyć, jak ten eksponat wygląda na żywo. Druga forma, żeby rozkazać ludziom o kolekcji, to jest to Augusta настольная игра, którą my издали. Это одна из публикаций нашего музея. И благодаря данной игре можно стать одним из художников Станислава Августа и собирать картины или скульптуры. И таким образом черпать знания об экспонатах, а также это возможность познакомиться с этими экспонатами, позже прийти его увидеть вживую. То есть в ogóle teraz bardzo modne w Polsce. Znaczy to wszystkie muzea robią gry, ale ja uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle bardzo dużo się robi gier historycznych, które też na przykład nawiązują, Instytut Pamięci Narodowej na przykład robi gry, które nawiązują do czasów komunistów w Polsce, bo dla młodych ludzi, dla niektórych to jest zupełna abstrakcja. Więc oni jakby stoją w kolejkach, tylko tak wirtualnie. Tak na niby. I w ogóle w Polsce to stało popularnym, że muzeje wypuszczają jakieś настольные игры, например, на историческую тематику, и, например, Институт национальной памяти выпустил игру, посвященную коммунизму в Польше, и молодые люди, которые совершенно ничего не знают об этом периоде, имеют возможность, например, поставить в очереди благодаря участию в этой игре. Kolejna rzecz to jest, tutaj napisałam jako poszukiwanie nowej jakości. To znaczy, że zauważyliśmy, że jakby musimy właśnie szukać specyfiki naszych zajęć i dobrze sprawdzają się takie projekty, w których łączymy wiele dziedzin, w których można i teoretycznie coś, i praktycznie poznać. Еще одно качество я определила как поиски нового качества. И главная наша цель – это искать специфику занятий, которые бы вбирали в себя несколько дисциплин, были и теоретическими, и практическими. Туда я надо видать такую двойку эмеритов, которые ходят с киями. То есть сейчас в Польше тоже очень модно ходить на Nordic Walking. No i myśmy zauważyli, że trochę ludzi chodzi po łazienkach z tym kijami, właśnie szczególnie starszych osób. No i postanowiliśmy stworzyć dla nich ofertę. Więc zapisaliśmy się na kurs Nordic Walking. Udało nam się uzyskać legitymację instruktora. Ja i moja koleżanka prowadzimy zajęcia Nordic Walking, ale to nie są zwykłe zajęcia. Oprócz tego, że uczymy techniki tego chodzenia, to po prostu oprowadzamy po łazienkach różnymi ścieżkami. Jedno spotkanie jest szlakiem chińskim, inne spotkanie jest szlakiem teatralnym i tak dalej, i tak dalej. No i to się cieszy ogromnym powodzeniem. Przychodzi po 30 osób, co jest bardzo duże jak na takie zajęcia. No ale naprawdę jestem, bardzo się cieszymy, bo zauważyliśmy, że trafiliśmy właśnie w gust. Znaczy, obserwując po prostu zachowanie ludzi w naszym ogrodzie, gdzieś znaleźliśmy taką formułę, która będzie dla nich przyjazna, przystępna i ciekawa. Внизу на фотографии мы можем увидеть пенсионеров, которые идут с такими специальными палками и занимаются ходьбой Nordic Walking. И таким образом, увидев таких людей, которые приходят к нам в парк и ходят с помощью таких приспособлений, мы решили расширить свое предложение. И я и моя коллега записались на курс инструкторов Nordic Walking. И таким образом получили бумагу, что мы являемся инструкторами, и таким образом, соединяя данную технику и экскурсии, мы ходили с людьми по ладинкам, например, экскурсии могли быть посвящены совершенно разной тематике, китайским мотивам в нашем музее. На такие встречи приходило большое количество людей, около 30 человек, и мы поняли, что попали в яблочко, так как данная форма работы пользуется большой популярностью. Jeżeli chodzi jeszcze o inny taki projekt, który też łączył różne rodzaje aktywności, to był projekt też teatralny, ponieważ w przyszłym roku w Polsce świętujemy 250-lecie teatru publicznego.
Więc dużo się dzieje w Polsce na ten temat. No i Instytut Teatralny zorganizował wykłady właśnie między innymi o Teatrze Oświecenia. No i myśmy zaproponowali, że no w takim razie my zrobimy warsztaty do tego. Najpierw to było, no warsztaty do wykładów to jakoś nie bardzo, no ale na szczęście się zgodzili i zorganizowaliśmy warsztaty w Teatrze Stanisławowskim. Другой наш проект – это также направлено на развитие новых видов активности, новых видов деятельности. Это театральное направление. В этом году празднуется 250 лет публичного театра, и таким образом театральный институт в рамках данного празднования организовал цикл лекций, посвященных театру, посвящение, и мы, чтобы как бы взять эту инициативу, решили разработать курс на данную тему и начали заниматься постановкой в театре Станислава Владимировича. No i właśnie tutaj mamy wykład, więc można było przyjść sobie na, w sumie wykładów było 8, a oprócz tego można było pogłębić wiedzę, którą się zdobyło na wykładach lub ją po prostu przyjąć w inny sposób podczas warsztatów. I na te warsztaty przychodziły nauczycielki, osoby też zainteresowane teatrem, no bardzo różne. I pracowaliśmy. I naprawdę jakby podczas tych warsztatów mierzyliśmy się z XVIII-wiecznymi tekstami. Czytaliśmy Bohomolca. Nauczycielki jakby nagle zrozumiały, że to jest trudny tekst i że może rzeczywiście młodzież może mieć z tym problem. No, gdzieś staraliśmy się szukać takich nowych metod na pracę. No i też wydaje mi się, że to jest projekt, który będzie miał kontynuację, bo już mam pomysły na to, że z niektórych jakby ćwiczeń teatralnych pojawiły się pomysły na w ogóle stworzenie czegoś w rodzaju też spektaklu. Tym razem właśnie może z uczestnictwem nauczycieli dorosłych. I w końcu była jedna lekcja, która prowadziła się w cyklu 8 lekcji, żeby ulubić znanie, także получить знания jego drugim sposobem był organizowany kurs dla uczciwych, także ludzi zainteresowanych teatrem. В рамках ранного курса мы занимались произведением «Богомолец». И, например, учителя заметили, что это действительно сложное произведение, сложное для обсуждения с учениками. Также в данном направлении, нам планируется продолжение такого курса. И, может быть, мы займемся постановкой нового спектакля. Dla mnie to jest jakaś taka nowe doświadczenie, właśnie coś, co my sobie nazywam animowaniem klasyki. To znaczy, że w ogóle ludziom się wydaje, że teatr XVIII wieku jest nieciekawy i odległy. I my sami się z tym mierzymy, ale szukamy no, takich też aktualnych form, tak? Czyli działamy performance'em, happeningiem, jakimiś takimi metodami zaczerpniętymi z różnych obszarów i dzięki temu nam się udaje ten teatr ożywić, ale też zaktualizować, zindywidualizować. No to na pewno to jest ważne, że pracujemy w autentycznym wnętrzu, możemy pracować na scenie. No to też działa na uczestników, bo oni jakby w końcu mają możliwość działać praktycznie na tej scenie, czyli nie tylko ją zwiedzać, ale po prostu na nią wejść. To się okazało bardzo proste, znaczy nie było z tym żadnego problemu, żebyśmy po prostu właśnie na scenę i zaczęli na niej robić teatr. Nie, to był także nowy opór, tak jak w ramach ramowego projektu my zajmowali się animacją klasycznych произведений i для меня, как и для многих людей, это делать. Кажется, что казалось, что классика это что-то далекое, и благодаря постановке классического произведения нам удалось таким образом оживить театр. Также благодаря тому, что мы работали в аутентичном помещении и благодаря новой возможности не просто смотреть, но и самим делать постановку в таком starym, historycznym miejscu, jakby to pomogło do obrazom inaczej posmatrzeć na teatr. Teraz tak, kolejną oczywiście naszą taką działalnością są lekcje muzealne. I to jest no, coś, co robimy, to jest jakby nasz masowy odbiorca, tak? Czyli najwięcej do nas przychodzi szkół, które przychodzą na zajęcia. Ale tak jak ja Państwu powiedziałam na początku, my też mówimy, my nie jesteśmy przewodnikami, do nas się przychodzi na lekcje. No właśnie, czy to są lekcje? To jest pytanie. To są zajęcia, które mają formę warsztatową, potocznie zwane w Polsce lekcjami muzealnymi. I następne napomnienie naszej roboty, jedno z głównych, to muzealne lekcje, w ramach których my prowadzimy zajęcia, które nie mają właśnie formę takich kursów.
U nas jest tak zorganizowane, że my już jako osoby pracujące w ośrodku rzadko prowadzimy lekcje, bo są tak zwani edukatorzy, którzy po prostu są jakby zrzeszeni wokół naszego ośrodka. Często to są studenci, którzy prowadzą takie zajęcia i po prostu jest osoba koordynująca cały taki lekcyjny grafik. My sami już rzadko prowadzimy lekcje, tak nasza основное предмет образования, и уже на протяжении 2 недель у нас сформировались группы людей, которые занимаются организацией данных лекций. Очень часто это студенты. Ну и эти лекции są bardzo różne też, jeśli chodzi o temat. Z jednej strony opowiadają o tym, o czym nauczyciele oczekują, że będą, czyli mamy oczywiście temat Konstytucji 3 maja, obiadów czwartkowych i tak dalej, ale staramy się wykraczać poza te tematy, czy też dać wybór tym, którzy niekoniecznie chcą po prostu przyjść zamiast nauczać w szkole, po prostu przyjść do muzeum. Dajemy też możliwość rozmowy o filozofii oświecenia, o antyku, o mitologii. Wszystkie lekcje mają jakieś elementy aktywne, albo coś dzieciaki rysują, albo mają zajęcia dramowe. I oczywiście są też lekcje przyrodnicze, które albo zapoznają małe dzieci z fauną i florą, po prostu pokazujemy zwierzątka i roślinki. Albo mają taką bardziej już głębszą formułę, czyli mówimy o idei ogrodu, o tym, jak się jej projektowało i jaki Stanisław August miał pomysł na ten ogród, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. Czyli jakby, no, wiele jest tych formuł. Темы наших лекций совершенно разные. Одно из направлений – это лекции в рамках школьной программы, в которых наиболее заинтересованы учителя. И такие лекции посвящены, например, Конституции 3 мая, обедам в четверг. Также мы расширяем свою тематику, и наши лекции направлены не только на школьников. Например, мы проводим встречи на тему философии просвещения, мифологии, отдельное занятие для детей или, например, занятия, посвященные природе. Отдельный цикл занятий – это лекции вокруг темы сада. Мы рассказываем о проектировании сада, в современное время, а также о том, какую идею в сад вокруг этого вкладывал Станислав Август. No tutaj mogą Państwo zobaczyć mniej więcej, jak takie zajęcia wyglądają. Zajęcia, które prowadzimy, są albo oczywiście dla szkół, ale też prowadzimy weekendowe zajęcia dla rodzin, tak? Czyli można przyjść ze szkołą, a można przyjść po prostu z rodzicami w weekend i też wziąć udział w ciekawych zajęciach. I gdzieś można widzieć, jak nasze zajęcia wyglądają. Jak mówiłaś, k nam przychodzą szkoły w budni dni, a także u nas jest oddzielne zajęcia w wychodne dni dla семей, dzieci z rodzicami. Kolejną formą, która jakoś jest teraz też ważna, w Łazienkach organizujemy dużo festiwali. Mamy taki sezon na festiwale, festiwal muzyczny, czy właśnie ten festiwal, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to jest festiwal lampionów chińskich. Festiwal lampionów zwany. Jeszcze jedna z form naszej roboty. W ostatnim czasie organizujemy mnogo festiwali, również muzykalne festiwale, a w ostatnim czasie, na przykład, festiwal gitarskich lampionów. Został stworzony w Łazienkach taka nowość. Myślę, że jeszcze Państwo tego nie widzieli, więc zapraszam, bo to jest tegoroczny nabytek. We współpracy z ambasadą Chin my stworzyliśmy taką, ponieważ Stanisław August w ogóle w XVIII wieku moda była na chinoiserie, na chińszczyznę i też był taki pawilon chiński w Łazienkach. My wariacje na temat pawilonu jakby została ustawiona w Łazienkach, ona rzeczywiście jest autentycznie zrobiona przez chińskich rzemieślników i jest bardzo pięknie zrobiona. No i stała się jakby nowym miejscem dla warszawiaków. Oczywiście, jak Państwo się domyślają, takie projekty nie są łatwe, bo warszawiacy są bardzo przywiązani do łazienek i dla nas wszelka taka zmiana, nowość jest dużym wyzwaniem. Ale widzimy, że jakby to się dosyć dobrze przyjęło, jest przyjaznym miejscem i o tyle mamy czyste sumienie, bo nawiązuje jakby historycznie do przeszłości łazienek i jest dla nas pretekstem do kolejnej opowieści. A jeszcze jedna nitka w łazienkach была такая китайская тематика, и вместе с китайским посольством присутствовали
при сотрудничестве с посольством был построен китайский павильон в самих Лазетках. Это был сделан китайскими ремесленниками. И такое изменение в ландшафте нашего музея было новинкой и вызовом для нас, так как люди уже привыкли к определенному, к тому, как должны выглядеть Лазетки, и мы боялись, какая будет их реакция, но принято, все это было очень хорошо, и таким образом нам удалось такое возвращение к прошлому, найти такую связь с прошлым. И, ну, прежде всего, Аллея Хińska, которая есть обвешена лампионами, które świecą przez całe wakacje wieczorem, no i to daje piękny efekt po prostu wizualny, łazienki stają oświetlone. No i to jest taka jakby taka forma po prostu, żeby nową jakość spaceru zaproponować naszym gościom. I po время этого проведения этого фестиваля вся аллея, китайская аллея обвешена лампионами, которые светятся очень красиво в темноте, что дает возможность w nowym kaczce ujrzeć nasze Łazienki. Ale festiwal daje nowe kaczce prawdą. Każdy festiwal on jest taką ferią różnych atrakcji i właśnie jest taką możliwością jakby, no, wymyślenia różnych aktywności dla różnych osób. I z jednej strony opracowaliśmy mapę zwiedzania Łazienek szlakiem chińskim, i gdzie można by dowiedzieć się o wielkich, znaczy o takich szczegółach, które gdzieś można znaleźć w naszej ekspozycji. Ale też na przykład są zajęcia fizyczne, takie, które właśnie, na przykład zajęcia qigongu, czyli właśnie zajęcia, no, chińskie zajęcia fizyczne, nie wiem, zajęcia zdrowotne, no bo to nie są sztuki walki, ale jakby taka sztuki, które pomagają się, czy ćwiczenia, które pomagają zdrowo żyć. I każdy festiwal to zawsze jakieś bogate предложение. Na przykład w ramach tego festiwalu nam była разработана такая карта посещения лазенок по китайскому пути. Также мы проводим физические занятия чи-понга. Это не традиционная такая китайская борьба, а более занятия направлены на здоровье. Ну и отбываемся вот эти концерты, варштаты варжения харбаты, варштаты каллиграфии. Но то есть такой момент, когда мы стараемся bardzo dużo rzeczy pokazać, tak? Czyli tutaj stawiamy nie tyle na taki długi proces dla jakiejś grupy, tylko jak najszerzej, jak najwięcej. Także my prowadzimy koncerty, oddzielnie prowadzę kursy po zawaliwaniu czaju, kursy, także drugie naprawdę kursy kaligrafii i w ramach takich historii postaramy się rozszerzyć nasze предложenie, żeby мероприятие było jak można больше. Tutaj jeszcze zupełnie inny projekt. Moje Łazienki to jest projekt, który zaczęła jedna z moich koleżanek, ponieważ jak tylko zaczęła pracować w Łazienkach, no zauważyła, że mnóstwo pracowników, którzy u nas są zatrudnieni, no pracują już od bardzo wielu lat, niektórzy od 30. Pamiętają naprawdę niesamowite historie, bo Łazienki są na tyle dużym i jakimś takim magicznym miejscem, że naprawdę tam się dużo zdarzyło. I nasi pracownicy mają za nas niezwykłą historię. Jeszcze jeden projekt to moje Łazienki, który był nacięt moją kolegą. I mnogie pracownicy w ogóle naszych Łazienkach pracują już na przestrzeni długiego czasu. Tam mają jakieś swoje historie, tak jak Łazienki to taka duża terytoria, gdzie действительно очень много чего произошло za исторический отрезок. No i Marzenka, która właśnie robiła ten projekt, moja koleżanka, zaczęła robić wywiady z pracownikami, nagrywać te historie. No i pojawiały się różne. Pojawiała się historia miłosna, ponieważ Państwo się poznali w Łazienkach, wzięli ślub i do tej pory od 20 paru lat są małżeństwem. Pojawiła się historia, no może najpierw powiedz tą, bo ta druga jest dłuższa. I moja kolega Marzena zapisała interwiu людей, которые работали в Лазенке, например, одна из историй, любовная история, в Лазенках люди познакомились и уже живут вместе более 25 лет. Przykład historia pana Wiesława Kalinowskiego, który pracuje w dziale technicznym, też już 20 parę lat. No i kiedyś, kiedy w Łazienkach zamarzała woda zimą, bo było minus 20, to on chodził nocami, czy tam w ciągu dnia, rozkuwał ten lód, ponieważ łabędzie zamarzały, więc on je ratował. No i zdarzyło mu się kiedyś wpaść do tej wody, tam się jakoś, no, ledwo wygramolił, zamarzł mu cały
całe ubranie. No i jakby on to wspomina jako taką bardzo, no, mnóstwo jest takich małych historii. On też zresztą jest osobą, która użyczyła swojej twarzy podczas restaurowania pomnika Herkulesa, który uległ, takiego pomnika, który stoi w ogrodzie. No bo ma taką posturę, jaką ma, więc stwierdziliśmy, że się świetnie, znaczy no nie my, tylko te osoby, które restaurowały pomnik, że się do tego nadaje. Еще один наш сотрудник, Вячеслав Калиновский, который больше 20 лет работает в нашем музее и рассказывал такую историю. Он работает там, и когда вода замерзала в озере, он сам ходил разбивать лед там, чтобы не замерзли лебеди, и один раз он просто упал в эту воду, совершенно промочил одежду, она просто подмерзла. И еще одна из историй, этот же человек, когда проходила реставрация памятника Геркулесу в наших лозинках, то он стал прообразом этого героя, так как, в принципе, был не похож. Pan Andrzej Chomczyk, który na przykład opowiada historię, można posłuchać jej na naszym blogu. Ja już nie pamiętam szczegółów tej historii, ale klucz było takie, że w łazienkach przez jakiś czas mieszkała małpa. No i on się nią opiekował i opowiada jakby szczegóły tej historii. Wszystkie te historie są umieszczone na naszym blogu Ośrodka Edukacji i można sobie posłuchać po prostu tych wspomnień. Jeszcze jeden nasz robotnik, Andrzej Chomczyk, także rozpracował historię. Содержание, которое уже не очень помнится, но в какое-то время в лазинках жила обезьяна, и этот человек ухаживал за ней. Более подробно с другими историями можно также познакомиться на блоге нашего отдела образования. Тут еще видать здесь пана Янка, который тоже работал в лазинках, но я уже даже не знаю, сколько лет. Он как бы целое жизнь спędził в лазинках, как говорит, потому что там шел на спацеры, потом там работал и так далее. Tutaj on przekazał swoje stare zdjęcia, wiesz, on był taką osobą, która pilnowała ekspozycji, tak? Czyli stała na ekspozycji i doglądała jej. Ale też miał bardzo dużą wiedzę o łazienkach, no bo zna dużo ciekawostek. No i przekazał nam swoje stare zdjęcia, gdzie widać, jak, co się dzieje, jak, prawda, nie ma zwiedzających, to, co robi obsługa publiczności. Ale on bardzo pięknie opowiada, są jego historie i polecam, bo one naprawdę są bardzo wzruszające. On mówi bardzo proste rzeczy, że chodził tu z mamą, że pamięta smak lodów, czy smak rurek z kremem, no to są takie rzeczy, które naprawdę wzruszają i które jakoś tak też nam dają dużo nowej energii do tego, żeby po prostu robić nowe rzeczy. Także na dwie fotografie zobrażony gospodin Janek, który jak mówi, że wszystko swoją życie prorabotał w tym muzei. Wначале on przychodził tak jak обычно посетитель, a позже начал там работать. Он работал как человек, который следит за экспозицией. И именно такой богатый жизненный опыт, знал много историй, все это рассказывал. И, например, на фотографии, которую он нам передал, видно, что делают люди, работники музея, когда, например, нет посетителей. А также он рассказывал о том, как просто история совершенно обычная, как он, например, гулял по парку со своей мамой, он помнит вкус мороженого, вкус трубочек с кремом. I ten projekt wykroczył poza pracowników, bo my zaczęliśmy się zwracać też do ludzi, ponieważ naprawdę wszyscy Państwo byli prawie w łazienkach, jakby każdy był i każdy ma jakieś wspomnienie, mniejsze lub większe, więc też zwracamy się do ludzi z prośbą o ich historię, ich zdjęcia i zaczynamy je i zbieramy je. Więc jeżeli Państwo mają takie historie albo takie zdjęcia i chcieliby nam je przekazać, to będzie nam niezwykle miło i bardzo chętnie czy to pokażemy je na blogu, czy po prostu kiedyś to wszystko mamy zamiar zebrać i pokazać po prostu może na jakiejś ekspozycji. No bo te historie są naprawdę, pokazują też, że no, gdzieś inną i twarz i muzeum, i jakiegoś takiego niezwykłego miejsca, miejsca, które jest szczęśliwe. И мы начали также собирать истории не только у работников музея, но и у обычных людей, так как почти все посещали лазинки, все обычные люди, и поэтому даже если вы были в лазинках, у вас есть какие-то истории или какие-то фотографии, то мы будем очень благодарны, если вы передадите их нам, так как в дальнейших планах это создание какой-то экспозиции, чтобы показать какое-то другое лицо лазинок, какое-то такое смешное и приятное. Ale też czasami wyjeżdżamy z tego miejsca, bo chcemy, żeby trochę tej dobrej energii udzieliło się też w innych miejscach. W łazienkach jest taka, może teraz to pokażę, jest taka biblioteczka XVIII-wieczna hrabiny Batowskiej, w której to owa hrabina przywoziła książki. Przywoziła książki i
to było 200 takich malutkich woluminów od geografii, poprzez romanse, po jakieś książki historyczne. No taka, taka nasza Wikipedia, tylko tamtych czasów. Także my иногда wyjeżdżałem za пределы Латины, чтобы познакомить с ними других людей. И вот у нас одним из предметов нашей экспозиции является библиотека 18 века, библиотека госпожи Батовской, которая перевозила свои книги, их было около 200. Это были книги по географии, романы, истории. Такая своеобразная современная Википедия этих предметов. I myśmy stwierdzili, no przecież ta biblioteczka, ona ma w środku no, książki, które są papierowe, one są trudne do konserwacji, więc stoi w gablocie i jest no, nieruchoma już. Kiedyś jej istotą było to, że była przenośną biblioteczką. W związku z tym no, aż korciło, żeby ją znowu uruchomić. I zwróciliśmy się z prośbą do stolarzy naszych, żeby nam po prostu zrobili taką, no rodzaj repliki tej biblioteczki. I my решили, że первоначальная цель данной библиотеки была перенесение этих книг, но так как они все-таки тяжелые, то ремесленники сделали для нас такую копию, реплику данного произведения, чтобы его можно было перенести. Ну и najpierw zaczęliśmy ездить с нее właśnie до Центрум здоровья детства, czyli do, jakby do szpitali i czy tam do świetlic i robiliśmy warsztaty, podczas których opowiadaliśmy o łazienkach w XVIII wieku za pośrednictwem zmysłów. Czyli te miejsca, które były kiedyś wypełnione książkami, zostały wypełnione przyprawami, zapachami, rzeczami charakterystycznymi dla XVIII wieku. I na takich warsztatach po prostu opowiadaliśmy dzieciom o łazienkach. И мы с такой маленькой библиотекой начали ездить по центрам здоровья ребенка, по госпиталям, по светлицам и рассказывать детям о лазенках, о 18 веке, рассказывать о последствиях чувств, как бы, которые были сопряжены с теми книгами, с теми приправами, которые находились в этой библиотеке. То важно видеть, через сколько будет там библиотечка, в оригинале. В оригинале, в маленькой библиотеке. Ну и... zobaczyliśmy, że w tym projekcie jest duży potencjał, można go jakoś rozwinąć. No i napisaliśmy projekt. My często też staramy się o pieniądze, tak? Czy nie jest tak, że wszystko, co robimy, robimy z dotacji państwowej, tylko też po prostu piszemy projekty i zdobywamy pieniądze z zewnątrz. No i napisaliśmy projekt i udało nam się otrzymać pieniądze. Zrobiliśmy 5 warsztatów w 5 różnych muzeach w Polsce, małych muzeach w Polsce, poza Warszawą, dla dzieci. I dzieci miały okazję, no, wziąć udział w naszych warsztatach, ale oprócz tego jakby wzbogaciliśmy cały ten warsztat. Na przykład zrobiliśmy film, który pokazywaliśmy dzieciakom podczas warsztatów, tak żeby mogły jakoś zobaczyć łazienki jako takie miejsce trochę magiczne, żeby też tego, żeby przyjechać do łazienek. Zresztą na końcu projektu one miały możliwość, był finał i one przyjechały. Myśmy mieli możliwość sfinansowania im przyjazdu do Warszawy, na co nie zawsze mają środki, szczególnie osoby z małych miejscowości. I wszyscy spotkaliśmy się na końcu w łazienkach. I my widzieli potencjał danego projektu, napisali dodatkowy projekt i получили finansowanie, tak jak получаем финансирование tylko z kilku własnych источников. И в рамках данного проекта было проведено 5 курсов в маленьких музеях для маленьких детей. И также одно из направлений проекта – это фильм, который также показывался детям, где мы стремились показать какое-то сказочное место. Также после была возможность, чтобы эти дети, благодаря дополнительному финансированию, приехали в Лазинки и смогли уже увидеть их вживую. No właśnie, już teraz tylko na końcu już wracam do prezentacji. To jest o tyle też ważny był dla nas projekt, że z jednej strony no, myśmy się wybrali właśnie z tą biblioteczką, jak widać tą replikę, wybraliśmy się tych 5 muzeów. I były warsztaty z dziećmi, jak widać na obrazku. Gdzie, tak naprawdę metody były dosyć proste, bo myśmy na przykład właśnie wypełnili taką skrzyneczkę, nie wiem, śliwkami, czekoladą, były tam liście laurowe, czyli takie rzeczy, które używało się w XVIII wieku i dzieci jakby wąchały, dotykały i poznawały ten XVIII wiek. I jak widać na zobrażeniach,
которые показывают, что мы поехали в 5 музеев, проводили курсы для детей. Также мы посредством этих чувств стремясь как бы сейчас из этих идей, мы наполнили такие баночки разными вещами, которые доступны сейчас, какими-то сливами, шоколадом, лавровым листом, и давали возможность этим детям понюхать, чтобы они почувствовали, как это могло пахнуть в 18 лет. Например, есть такая ситуация, в której dzieci bardzo się śmiejemy. To była taka sytuacja, w której jedną z takich skrzyneczek daliśmy chłopcy, a w środku były nici jedwabiu, które pożyczyłam od naszych konserwatorów. I on pierwszy raz w życiu dostał jedwabiu, wsadził rękę, nie wiedział co to jest i dostał takiego ataku śmiechu. To było dla niego tak nowe doświadczenie, że w ogóle nie byliśmy w stanie prowadzić zajęć dalej, no po prostu on się zwijał ze śmiechu. Ale jakby dla mnie te takie małe momenty jakiegoś takiego nowego doświadczenia, tak silnego dla niego, no są bardzo też cenne. Ja pozwoliłam sobie pokazać to zdjęcie. Na tym zobrażeniu widna, jak my smijemся. Przedeżdżał tak, że maleńki malczyk, który także проверял свои чувства, засунул пальцы в коробочку с шелком и нежно просто начал смеяться. И дальше мы просто не могли вести наши занятия, и таким образом во время снимка можно было увидеть, как для первые чувства, связанные с какими-то ощущениями, влияют на людей. Robiliśmy też wywiady z muzealnikami, bo staramy się też współpracować z małymi muzeami, z dużymi również, ale też jakby gdzieś zawiązywać relacje z innymi muzealnikami. No i na przykład zaproponowaliśmy dyrektorowi Muzeum w Żyrardowie, zresztą innym muzealnikom też, ale akurat to zdjęcie pokazuje, żeby zrobił sobie zdjęcie ze swoim ulubionym eksponatem. Na co pan muzealnik wyjął pistolet z gabloty i stanął pod drzewem i miał zdjęcie z pistoletem. I ja miałam takie wrażenie, że on bardzo zawsze chciał tego, że spełniliśmy jego marzenie. Także w ramach danego projektu prowadzili interwiu z muzejnymi pracownikami i także prowadziło nawiązywanie kontaktu z drugimi muzeami i w ramach takiego współpracy pracownicy muzeum mieli możliwość zrobić fotografię ze swoim ulubionym eksponatem. И на одной фотографии видно, что директор музея в Жирардове сделал фотографию со своим любимым экспонатом. Это был пистолет, который он вынял с экспозиции и просто с ним сфотографировался. И было видно, что он всегда об этом мечтал. Ponieważ często jest tak, że w muzeach, no, w takim środowisku muzealników, no, często się mówi, bo my nie możemy nic zrobić, bo nie możemy zmienić ekspozycji, bo nie mamy pieniędzy na przykład. I my w tym projekcie stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić jakby wokół ekspozycji, co też będzie dawało nowe spojrzenie na ekspozycję, takie świeże. No i zaprosiliśmy do współpracy fotografów ze Stowarzyszenia Sputnik, którzy z nami jeździli do tych muzeów i robili takie autorskie zdjęcia ekspozycji. I chodziło o to, żeby pokazać, że ta ekspozycja, która dla danych muzealników jest już taka, no, że dawno jest tutaj nie zmienialiśmy, że ona może zyskać nową jakość, że fotografia może nadać jej nową jakość, wydobyć jakieś szczegóły, interesujące detale i też zaprezentować je szerokiej publiczności, bo czasami mamy perełki, ale one są już trochę przykurzone. Także w kolekcji muzejnych pracowników przysutkuje mnienie, że ekspozycję już nie można pomieniać i jaka ona jest, taka ona останется i żeby jakby zmienić to mnienie, taką perspektywę, my przyprosili fotografów z asocjacji Sputnik i prosili ich zrobić ich autorskie fotografie ekspozycji, żeby w nowym jakości przedstawić eksponaty, które może być dawno już nie szat, spriatane i pokryli swój. Ostatnim efektem tego projektu jest publikacja i tutaj mogą Państwo potem wychodząc po prostu wziąć sobie taką jedną gazetę, która raz, że pokazuje zdjęcia z tych muzeów, a też są wywiady z muzealnikami i są też właśnie scenariusze warsztatów dla tych, którzy zajmują się praktycznie edukacją, może być to pomocna. Ja tutaj tylko pokażę, właśnie zrobiliśmy taki plakat na przykład. To jest gdzieś tam w ogóle w gablocie, gdzieś tam schowane takie, które po prostu wydają nam się estetycznie piękne, więc jakby wydobywaliśmy ich piękne, bo tu na przykład wnętrze walizki w Muzeum Kolberga w Przysusze. To jest jakieś po prostu coś, co jest stare i nam się daje ładne i nagle staje się ozdobą i czymś, co każdy by chciał mieć, a wcześniej nikt tej walizki nie otwierał po prostu. И потом про это стала данная публикация, где можно видеть фотографии из разных музеев, также интервью с музейными работниками,
сценарии курсов для проведения их в музеях. И также мы подготовили такой плакат, который мы показывали, те вещи, которые спрятаны в экспозиции. Например, здесь на этом красивом изображении можно увидеть внутреннюю ткань чемодана, который раньше просто никто не открывал и не имел возможности увидеть, как он выглядит на самом деле. Ну, dobrze. Ostatnią rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest festiwal edukacji, bo gdzieś też staramy się, ponieważ jakby robimy tę edukację, edukujemy, no ale raz w roku chcemy też się o niej podyskutować i o edukacji muzealnej szczególnie, bo uważamy, że jest jakąś specyficzną dziedziną edukacji. Ale też jakby no, wykraczamy poza tę edukację muzealną i zapraszamy osoby w ogóle zainteresowane edukacją w Polsce, nie tylko. Также мы проводим фестиваль образования, так как в рамках образования мы делаем очень много, и один раз в год хотелось бы подискутировать об образовании, узнать, как бы, какие есть люди и требования, что происходит в сфере образования. В этом году, например, подчас этого фестиваля, бо он уже отбывал третий раз, Zrobiliśmy taki film, ponieważ właśnie cały czas pracując w muzeum zastanawiamy się nad jakością i celem edukacji nieformalnej, czyli takiej pozaszkolnej. No i ja gdzieś tak chciałam zapytać ludzi, zrobić taką sondę, gdzie oni jeszcze oprócz szkoły czegoś się nauczyli. Bo mam jakieś takie głębokie przekonanie, że czasami uczymy się bardzo dużo od bliskich nam osób, albo całkiem przypadkowych. I też poza szkołą, może na przykład w muzeum też może być z tym miejscem. I w tym roku, taki festiwal prowadzi już drugi raz, my chcieliśmy zwrócić uwagę na ценности, качество nieformalnego образования i poprosili ludzi odpowiedzieć nam, где они чему-то научились за пределами школы, может быть, от близких людей или, например, в том же музее. No i właśnie tutaj uzyskaliśmy różne odpowiedzi. Na przykład tutaj młody człowiek mówił o instalowaniu gier, co potrafi bardzo dobrze. I wypłacili sobie jeszcze na raz na tym, gdyż młody człowiek mówił o instalowaniu jakichś internetów, które są bardzo dobrze. Tutaj pani, która uczy się od swoich uczniów o nowych trendach i nowym słownictwie. Здесь женщина говорит, что учится от своих учеников, о каких-то новых трендах, о новых словах. Тут и пан, который себя хвалит, что распознал какой-то gatunek дерева на подставе опису. И это было для него важное свидетельство. Сам до этого дошел. И здесь один мужчина рассказывает, что узнал о виде дерева на основании описания. Это тоже такой способ самообразования. Пани улепила первое пирожное. Здесь девушка сделала свои первые пельмени. А та пани научила себя ездить на ровеже на двух кулках. А эта девушка научилась ездить на велосипеде на двух колесах. Тут пани реставраторка, консерваторка, которая хвалит, что первая слепена, склеена лялька. Здесь госпожа реставратор хвалится первой сделанной ей куклой слепленной. Тут кто-то припомнил себе фарбу от двух каюрка, которые имели большое значение. Здесь человек вспомнил краски от дяди Юрка, которые имели для него большое значение. Тут какие-то споткания, как тяжко поведеть, какие? Какая-то встреча, хотя тяжело сказать, какая. То координаторка дужего программы фильмового, которая вспомина писание сценариуша в лицеум, что было как бы для нее фундуемое, если ходи о ее пришлое. Здесь куратор кинопрограммы рассказывает о написании сценария с учеником. Клара поконала маратон. Клара пробежала маратон. Tutaj Justyna, która zajmuje się teatrem, wspomina Teatr Cieni, kiedy nie było światła, kiedy tata zrobił Teatr Cieni. Здесь Justyna рассказывает o Teatrze Cieni, który pokazał ją papa, kiedy nie było światła. Albo na przykład nasza edukatorka malowała konie statuą Natalki i to też było dla niej duże doświadczenie. Здесь nasza kurator rysowała konie statuę z papą Natalki. To było też dla mnie takim opytem. Tu się ludzie chwalą, że jeżdżą na łyżwach i nartach. A ludzie chwalą, że to jedzą na łyżwach. Tutaj nikt nie wie, o co chodzi. Tutaj jest spotkanie z mistrzem. Czyli jakby też sama wartość spotkania z kimś. Jesteś z mistrzem. Tutaj z koleżanką chwalimy się ja z wyprawami na grzyby z rodzicami, a ona łowieniem ryb z tatą. Więc my chwalimy się ja tym, że poszła sobie z grzyby z rodzicami, a ona tym, że ładowała ryby z papą.
Zosia, która jest malarką, że odkryła, że drzewo rzuca cień. Ja jestem художником, я открыла то, что дерево бросает тень. Tutaj nasz konserwator główny o tym, że dobrze jest być misjonarzem. A nasz układy dobroci w sobie odkrył. A nasz konserwator mówi o tym, że хорошо być misjonarzem. No właśnie, jakby robimy też takie akcje, bo gdzieś wierzymy w tą edukację nieformalną i wydaje nam się, że muzeum może być tym miejscem, gdzie również takie ważne sytuacje się zdarzają i że ktoś na tych kartkach kiedyś napisze warsztaty w muzeum. Ja bardzo w to wierzę i tym bym chciała zakończyć. Czekam na Państwa pytania.